Dobry wieczór Państwu. Dziś kolejny wykład Uniwersytetu Trzech Pokoleń. I chociaż często cytowane zdanie Zbigniewa Herberta to nie wymagało szczególnej odwagi, wydawało się być już dla nas wszystkich zdaniem uniwersalnym i takim, które nigdy nie wybrzmieje. Wydaje mi się, że wymaga odwagi. Wymaga odwagi intelektualnej w takich czasach, w jakich przyszło nam żyć. Zająć postawę intelektualną, polityczną, myślową, filozoficzną. Zająć postawę wobec tego, co się dzieje. Dzisiejszym naszym gościem jest pani profesor Karolina Wigura. I jej temat naprawdę wymaga odwagi. Ponieważ ona będzie dzisiaj mówić o Europie Środkowej, o tym, jaki jest stan emocjonalno, intelektualno, emotywny i czego się Europa Środkowa boi. O lękach sąsiadów Rosji, nie tylko lękach Polski. Jest to w jakimś sensie kontynuacja jej długoletniej pracy w różnych podobnych kierunkach. Pracy w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Macie Państwo przed sobą zapewne jej życiorys, nie będę go powtarzał, jest tak imponujący, że byłby tylko zakłócił naszą percepcję. Musimy na świeżo słuchać tego, co będzie powiedziane. A więc pamięć i emocje, a jednocześnie to coś, co nam tak strasznie leży na piersiach. Panie profesor, zapraszam serdecznie i ciekaw jestem pani zdania. Bardzo, bardzo dziękuję za wprowadzenie. Tak jak uprzedził pan, chciałbym kilka słów na początek powiedzieć po niemiecku. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung für den heutigen Vortrag. Es ist für mich eine große Ehre, hier an der Universität der drei Generationen den Vortrag zu halten. Und ich wollte in dieser Konstellation, deutsch-polnischen Konstellation an der Humboldt-Universität, einfach ein paar Sätze zuerst auf Deutsch sagen. Am 24. Februar 2022 hat in Europa ein Krieg ausgebrochen, der die Rahmenbedingungen für unsere Welt entscheidend verändert hat. Der russische Angriff gegen die Ukraine wirft wichtige Fragen über die Mittel- und Osteuropa auf. Ich wurde gefragt, um heute über die kollektive Emotionen zu sprechen. Und ich hatte auch eine Idee, dass ich gleichzeitig über die Politik und über Polen und über Mittel- und Osteuropa spreche. Warum über Polen? Es klingt heute vernünftig, um über Polen zu sprechen. Man spricht sogar heute über einen polnischen Moment. Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine erscheint Polen eine besondere Rolle zu spielen, als das größte Mitglied der Europäischen Union in Mittelosteuropa, als wichtiger Verbündeter der NATO, als Land, dessen historische Erfahrung erlaubt, Putins Russland besser zu verstehen, als Land, das sehr gute Verhältnisse mit der Ukraine hat und Millionen von der ukrainischen Flüchtlingen eingenommen hat. Gleichzeitig ist diese Freude, diese mit dem Polen verbundene Freude, nicht so eindeutig. Polen ist doch ein Land, wo seit 8 Jahren eine Verfassungskrise herrscht, ein Land, das zutiefst polarisiert ist,
ein Land, wo die Exekutive ihre Macht gegen die Justiz und die Medien missbraucht und wo die öffentlichen Medien feindliche Propaganda verbreiten, die sich auch gegen Brüssel und Berlin richtet. Ist also es vernünftig, um über einen polnischen Moment zu sprechen? Ist so ein Moment möglich? Meines Erachtens wegen diesen Probleme, aber auch wegen anderer wichtiger kultureller Gewohnheiten, Dynamiken und kollektive Emotionen, ist es heute viel besser, um nicht über einen polnischen Moment, sondern einen mittelosteuropäischen Moment zu sprechen. Der Krieg in der Ukraine hat das heutige Mittel- und Osteuropa tiefgreifend umgestaltet und heute werde ich darüber sprechen. Eines sei jedoch gleich vorweg gesagt, man kann erklären, warum dieser Moment einen Mittelostcharakter hat, mittelosteuropäischer Charakter hat. Wir sollen aber uns etwas ganz anderes wünschen, und zwar einen europäischen Moment. Wir können nur einen europäischen Moment erleben, wenn wir uns nicht auf ein Land oder eine Region konzentrieren, sondern bedenken, was dieser Moment für die gesamte europäische Gemeinschaft, für uns alle bedeutet. Und ich hoffe, dass dieser Vortrag zumindest einen Teil dazu beiträgt, den mittelosteuropäischen Moment in einen solchen gemeinsamen europäischen Moment zu verwandeln. Das war also für den Anfang. Gleich werde ich jetzt in Polnisch sprechen, aber wenn es Fragen auf Deutsch oder auf Polnisch daher gibt, ich würde mich sehr freuen, um die Fragen zu beantworten, also Polnisch oder Deutsch, wie Sie es möchten. No to zaprosili Państwo historyka idei, żeby opowiedział o emocjach we współczesnej Europie. To czym zajmuje się historyk idei, kiedy o emocjach w polityce i to w dodatku polityce międzynarodowej mówi? Z jakiej szkoły ja w ogóle pochodzę i dlaczego specjalistka od Tomasza Hobbesa ośmiela się analizować współczesną politykę? Trochę o miejscu, z którego pochodzę. Ja pochodzę z warszawskiej szkoły historyków idei, co jest istotne. Warszawska Szkoła Historyków Idei to jest szkoła, która jest reprezentowana przez nazwiska takie jak Leszek Kołakowski, Zygmunt Bauman, Bronisław Baczko, a z młodszych Paweł Śpiewak, Marcin Król. Jak Państwo widzicie, jest to długa lista intelektualistów zaangażowanych. I taka jest właśnie Warszawska Szkoła Historyków Idei. My specjalizujemy się w historii idei. Historia idei jest, można powiedzieć, wycinkiem historii filozofii. Ale my zajmujemy się tym wycinkiem, który jest polityczny i społeczny. To jest właśnie historia idei. Ale jednocześnie uważamy, że historia idei jest rodzajem filozofii. Czyli my filozofujemy, a nie tylko badamy historię. To jest bardzo ważny element charakterystyki Warszawskiej Szkoły Historii Idei. I czym ja się zajmuję, kiedy zajmuję się historią emocji w historii idei, a następnie wykorzystuje tę historię emocji po to, żeby mówić o polityce. Specjalizowałam się w XVII stuleciu, to znaczy w filozofii Tomasza Hobbesa, Kartezjusza i Baruch'a Spinozy. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest ostatnie stulecie, które pamiętało, że emocje są związane z moralnością. Potem o tym zapomnieliśmy. Pojawiło się oświecenie, które choć samymi emocjami trochę się zajmowało, to tak naprawdę poprowadziło nas w kierunku zapomnienia o tym połączeniu pomiędzy moralnością a emocjami. W XIX stuleciu pojawia się bardzo często używane dzisiaj pojęcie nieracjonalność albo racjonalność. Mówimy, że jeżeli ktoś jest pozbawiony emocji, myśli, analizuje bez emocji, to jest racjonalne. A jeżeli używa emocji, jest pełen uczuć, to jest nieracjonalne i to go troszeczkę dyskwalifikuje. Prawda? Ale ci filozofowie, którymi ja się zajmowałam w XVII stuleciu, w ogóle nie znali słowa racjonalność. Racjonalność to jest bardzo nowoczesne słowo. Zamiast tego
używali słowa rozum i emocje, albo rozum i namiętności. I te dwa elementy ludzkiego myślenia, czucia, były jak dwie strony tej samej monety. Nie dwie zupełnie inne rzeczy, tylko dwie strony tej samej monety. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, którą ja się zajmowałam jako historyk idei, w historii właśnie filozofii politycznej i społecznej. Czyli pojęcie rozumu i namiętności i połączenie tego z moralnością. To jest punkt pierwszy. I po drugie, to co mnie bardzo zajmuje jako historyka idei, to jest koncepcja dominującej emocji. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Gdzieś w okolicach średniowiecza pojawia się koncepcja filozofii politycznej, zgodnie z którą społeczeństwa mają bardzo wiele emocji, ludzie mają te emocje, grupy społeczne mają emocje, boją się, nienawidzą, ale też kochają. I każde społeczeństwo, według filozofów klasycznych, ma coś w rodzaju dominującej emocji. Montesquieu, wspaniały filozof XVIII-wieczny, pisze, że każdy ustrój ma dominującą emocję. Że demokracja wypełniona jest miłością do równości, a despocja strachem. Czyli każdy ustrój ma swoją emocję. Jego uczeń intelektualny, Alexis de Tocqueville, wspaniały francuski filozof, który napisał najlepszą książkę w dziejach o demokracji w Ameryce, przejmuje tę koncepcję dominującej emocji i mówi: emocje charakteryzują epoki. Każda epoka ma swoją dominującą emocję. Tocquevillowi chodzi o coś, co jest jednocześnie bardzo dobrym tematem do filozofowania i bardzo osobistym tematem. Chodzi mu o rewolucję francuską. Kiedy pisze o rewolucji francuskiej, to pisze o miłości dla równości. I mówi, to jest epoka, w której miłość dla równości jest najsilniejsza w dziejach. Jesteśmy przepełnieni, ona jest wręcz mistyczną siłą. On się jej boi, a jednocześnie ona go fascynuje, ta miłość równości. Ona wszystko zmienia w jego świecie. Przewraca jego świat starego, przecież dobrego arystokraty. Przewraca jego świat do góry nogami. I to jest druga rzecz, która jest dla mnie absolutnie fundamentalna, jako dla historyka idei. I też fundamentalna dla analizy współczesnej polityki. Jeśli filozofowie klasyczni mieli rację, że każda epoka ma swoją dominującą emocję, to jaka jest dzisiejsza dominująca emocja? Czy jest coś takiego jak dominująca emocja w Niemczech, w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej? Ja Państwu dzisiaj opowiem coś, co można nazwać dwoma fotografiami. Najpierw pokażę Państwu fotografię epoki poprzedniej, przed pandemią, przed wojną w Ukrainie. I to są rozważania na temat tego, co doprowadziło do zwycięstwa populizmu w całym szeregu krajów. Głównie będę mówić o Polsce, ale tak naprawdę będę mówić również o innych krajach. I potem chciałabym Państwu pokazać fotografię epoki współczesnej i zapytać, jaka tam jest dominująca emocja z kolei. Także takie dwie fotografie. Zacznijmy od Polski. Bardzo dobrze pamiętam rok 2014, kiedy Polska była uważana za istne spełnienie marzeń Francisa Fukuyamy o końcu historii. Francis Fukuyama, jak doskonale Państwo wiedzą, orzekł kiedyś, że liberalna demokracja będzie ostatecznym i najlepszym systemem politycznym. I Polska rzeczywiście wyglądało, że spełnia dokładnie te nadzieje. Pamiętam bardzo dobrze taki numer The Economist, specjalnie poświęcony Polsce w 2014 roku, w którym pisano o drugiej epoce jagiellońskiej. Już lepiej być nie mogło. Świetny też uczeń Europy Zachodniej, spełniający wszystkie oczekiwania. I potem właśnie ten najlepszy uczeń wybrał sobie populistyczny rząd i jeszcze w dodatku drugi raz na niego zagłosował w 2019 roku. No i jest pytanie, dlaczego? Oczywiście. Takie dominujące wyjaśnienia, które dotyczyły tej sytuacji, ja uważam osobiście za bezwartościowe.
Jedno z tych wyjaśnień brzmi mniej więcej tak, można je mniej więcej tak sformułować, że narodowy populizm, bo powiedzmy sobie jeszcze, że tu chodzi o pojęcia, przepraszam, tego nie powiedziałam. Kiedy będę mówiła o populizmie, mam na myśli pojęcie narodowego populizmu, tak jak rozumieją je Matthew Goodwin i Roger Itwell, którzy mówią, że to jest taki rodzaj populizmu, który jest nakierowany na pewne wyobrażenie narodu. National populism, oni w ten sposób go nazywają, więc ja mówię o narodowym populizmie. Więc narodowy populizm według tego pierwszego wyjaśnienia po prostu spadł z nieba. To jest jak czarny łabędź, który się po prostu pojawił na wodach polskiej polityki i ją popsuł. To jest pierwsze wyjaśnienie. Z tym wyjaśnieniem jest jeszcze połączone takie przekonanie o tym, że to jest po prostu osobista wendetta, to nie miało żadnych podstaw. To jest jakby pierwsze wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie było takie, czy to była pomyłka wyborcza albo jakiś rodzaj osobliwości wyborczej. I teraz ja uważam, że te oba wyjaśnienia są bezwartościowe. Dlatego, że po pierwsze wspomniani już przeze mnie klasycy filozofii, szczególnie Tocqueville, ale też Marx, którego zdanie, motto czytamy wszyscy, kiedy wchodzimy do tego budynku, uważali, że zmiany polityczne nie dzieją się w taki sposób, że zmiana polityczna może nas zaskoczyć, ale tak naprawdę, kiedy się zastanowimy, to zobaczymy, że pod spodem rzeczywistości płynęła już bardzo długa inna rzeka. W tym sensie nie ma czegoś takiego jak czarne łabędzie pojawiające się nagle. One zawsze z czegoś wynikają, są symptomem czegoś, a nie przyczyną czegoś. Tutaj powiedzmy sobie głębokiego kryzysu. Zaraz powiem, jaki to był kryzys. Drugie wyjaśnienie, że to była pomyłka wyborcza, czy kwestia osobliwości polskiego systemu wyborczego, też uważam za bezwartościowe, ponieważ ono by się zdezaktualizowało prawdopodobnie w następnych wyborach. Jeśli pewne specyfiki wyborcze w Polsce doprowadziły akurat do wyboru tej partii, a nie innej, to w następnych wyborach prawdopodobnie byłoby inaczej, ale nie było. To się utrwaliło, w związku z tym coś było głębiej. W dodatku jeszcze te dwa wyjaśnienia, o których mówię, są oparte na dwóch założeniach, które są wyjątkowo szkodliwe. Po pierwsze, że wystarczy pozbyć się obecnej partii populistycznej, rządzącej i wszystko będzie w porządku. Tak jakbyśmy nagle zostali wyleczeni. Ale tak nie jest. Dlatego, że jak powiedziałam, to jest symptom czegoś, a nie przyczyna. I po drugie, że jeżeli liberałowie będą chcieli się poprawić, to wszystko też będzie dobrze. Ale to jest takie wyjaśnienie nakierowane na tych liberałów, którzy cierpią, bo nie wygrali wyborów. Tak jakby wszystko od nich zależało. Ale znowu, to jest potężniejszy, znacznie poważniejszy kryzys społeczny. I teraz tak, było wiele różnych, istnieje wiele różnych sposobów wyjaśniania, skąd się wziął narodowy populizm. Wspomniani przeze mnie Goodwin i Itwell są bardzo dobrzy w tym. I kiedy ja mówię o tym, że emocje zbiorowe tłumaczą wygraną populizmu, to nie mam wcale na myśli, że to jest najlepsze wyjaśnienie, albo że jedyne. Natomiast jest to istotne wyjaśnienie jako dodatek do tych wszystkich bardzo różnych teorii, które tłumaczą, skąd się populizm wziął. W tym sensie tak jakby domagam się uwagi dla zbiorowych emocji, które zazwyczaj są po prostu w jakiś sposób, czy były właściwie, w jakiś sposób lekceważone w wyjaśnieniach. No więc wróćmy jeszcze raz do tego, jak te emocje opisać w 2015 roku. Co to właściwie jest? Dlaczego ci populiści wygrywają? Cóż to takiego jest, że w Polsce, w kraju, w którym z większości badań społecznych wychodziło, że Polacy są zadowoleni ze swojego życia, wygrała partia, której głównym hasłem, jednym z głównych haseł było, że Polska jest w ruinie. To gdzie były te ruiny? Bo nie było ich ani na ulicach, ani nie było ich na torach, a polskie miasta się wtedy naprawiały, poprawiały, odnawiały. To gdzie były te ruiny? Moim zdaniem były w głowach. One były w głowach. W tym sensie to było bardzo prawdziwe hasło. Tylko ono nie opisywało tego, co większość osób po stronie obecnej opozycyjnej, krytyków, oni tego nie złapali. Bo oczywiście nie było tego widać gołym okiem. To co to są za ruiny? Jest taka wspaniała książka, proszę Państwa, Annie Ernaux, francuskiej noblistki. Ta książka nazywa się Miejsce. I ta książka zaczyna się od sceny pogrzebu.
Ani Erno, jak wiele z Państwa wie, zawsze jest bohaterką swoich własnych książek. I w tej książce, w tej pierwszej scenie podchodzi do tej trumny, która jest wystawiona na publiczny widok. W trumnie leżą zwłoki jej ojca. I mówi tak. Pierwszym słowem, które przychodzi mi do głowy, jest wina. Skąd ta wina? Wtedy się zaczyna taki egzorcyzm pamięci, jak to zwykle u Ani Erno w jej książkach. I dowiadujemy się o tym, jaka jest jej droga. A jej droga jest taka, ona jest osobą pochodzącą z niewielkiego miasteczka, z ubogiej rodziny, niezbyt dobrze wykształconej rodziny i ona w ciągu kolejnych dekad staje się świetnie wykształconą paryską intelektualistką, potem globalną intelektualistką, teraz już wiemy też, że noblistką. Więc to jest wielki sukces, prawda? Ale jednocześnie to jest wielki koszt. I ona pisze o tym koszcie. Ona pisze o tym, że straciła język, którym mogła mówić ze swoim ojcem. Ona mówi, że straciła możliwość komunikacji z osobą, z którą chciała, żeby on się z nią starzał, ale to okazuje się niemożliwe. On nie mógł spędzić swoich starszych lat przy boku swojej córki i swoich wnuków. Dlaczego? Bo ona bardzo wiele zyskując, bardzo wiele straciła. I to jest dokładnie opowieść nie tylko o Francji, ale także o Polsce. Bo my bardzo wiele zyskując, bardzo wiele straciliśmy. I teraz już Państwo rozumieją, że ja wcale nie mówię o reformach Balcerowicza, o bankructwach i o ekonomicznej stronie tego wszystkiego. Ja mówię o sieciach sąsiedzkich, o rodzinach, o rozpadzie tych rodzin, o zmianie języka, o mobilności tak nagłej, że doprowadziła do tych ruin właśnie, do tej utraty. W niemieckim jest świetne słowo na określenie tego, to się mówi Schleudern. Schleudern, tak jak w pracy automatycznej, to wirowanie, tak? I my podczas tych 30 lat transformacji obróciliśmy się tak wiele razy, że to po prostu był wielki koszt. Jest taki świetny cytat z doskonałego liberała dwudziestowiecznego Raymonda Arona, który mówi, że każdy wielki sukces przychodzi wielkim kosztem. I to właśnie o to chodzi. I moją główną hipotezą jest, że główną dominującą emocją tej poprzedniej epoki, w której doszło do zwycięstwa populizmu, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, jest poczucie utraty. Jest ta utrata, ten smutek tego, co się rozpada, kiedy inne rzeczy się budują. Polska jest oczywiście laboratorium poczucia, tego poczucia utraty, ale kiedy popatrzymy na populizmy w innych krajach, kiedy popatrzymy na Brexit i główne hasło brexitowców, take back control, i kiedy popatrzymy na Stany Zjednoczone i Trumpa i make America great again, i wreszcie kiedy popatrzymy na, znowu wrócimy do Polski, popatrzymy na obronę tradycyjnych katolickich wartości, to rozumiemy, że populiści, to jest bardzo istotny argument, populiści wbrew temu, co się im zwykle zarzuca, ich sukces nie polega na tym, że oni kupują swoich wyborców. Tak chętnie mówimy, bo chętnie chcemy zarzucić im, że oni robią coś, co jest, właściwie co bardzo się świadczy o ich wyborcach. A ja bym chciała popatrzeć na tych wyborców jako na ludzi i powiedzieć, że to bardziej chodzi o to, że oni obiecują tym ludziom, którzy odczuwają, że mają w głowie te ruiny, powrót do jakiegoś wyobrażonego, może nieprawdziwego, to fakt, ale świata, w którym było kiedyś lepiej. Oczywiście nie ma tego świata. Ten świat nie istnieje i nigdy nie było lepiej. Ale to jest właśnie ta komunikacja z tym poczuciem utraty. Próba zamrożenia społeczeństwa. Albo nawet powrotu do czegoś, czego nigdy nie było, ale co opowiemy jako coś bardzo pozytywnego. No dobrze, co z tą utratą w takim razie? Teraz mieszkam w Berlinie i w Warszawie i właściwie prawie nie wykładam. Ale kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, regularnie prowadziłam zajęcia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i przechodziłam od tramwaju 22 przez Plac Piłsudskiego na Karową. To
Państwo wiedzą, co jest na placu Piłsudskiego w Warszawie. Jest kolekcja pomników, które przypominają o utracie. Jest jeden pomnik, to są schody, potem drugi pomnik, to jest Lech Kaczyński. I można powiedzieć, że Plac Piłsudskiego jest taką przestrzenią prywatnej żałoby Jarosława Kaczyńskiego, która została upubliczniona na tym placu. Ale mój argument jest taki, że gdyby Jarosław Kaczyński oparł cały swój program polityczny na swojej prywatnej żałobie, to miałby 2%. A on w liczbach bezwzględnych w 2015 roku nie miał 2%, tylko 19%. Mówię o liczbach bezwzględnych. I co to znaczy? To znaczy, że ten polityk był w stanie komunikować swoją prywatną żałobę z żałobą publiczną. I ja mówię tutaj nie na darmo o żałobie, bo jeżeli coś utracimy, to pojawiła się żałoba, tak? I dlaczego właściwie to słowo się pojawiło? A to dlatego, że żałoba to jest coś więcej niż tylko tracenie. My jako ludzie, jako istoty ludzkie wiemy, że my właściwie przez całe życie coś tracimy. Tracimy pracę i zyskujemy następną, wyprowadzamy się z jednego mieszkania i mamy drugie, tracimy bliskich, rodzą się następni, tracimy swoją młodość i swój wygląd, stajemy się kimś innym. Generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy istotami tracącymi, ale dopóki to się odbywa dosyć wolno, niezbyt intensywnie, to jakoś jesteśmy w stanie to znieść. Ta kondycja ludzka jest jakoś znośna. Tymczasem, kiedy to się stanie bardzo szybko, kiedy na przykład odejdzie od nas bardzo szybko ktoś ważny, to wtedy przechodzimy żałobę. To znaczy, ta utrata jest czymś jeszcze większym, jeszcze ważniejszym. Wtedy przechodzimy żałobę. I argument jest taki, że ta zmiana transformacyjna zaszła tak szybko, że my mieliśmy bardzo, jako społeczeństwo, ale też jako prywatne osoby, mieliśmy poczucie głębokiej utraty, i o tej utracie nie rozmawialiśmy. Ja na przykład, proszę Państwa, mam taką prywatną historię. Mój tata wyemigrował za granicę, kiedy miałam 11 lat. I nigdy nie wrócił. 20 lat mu to zajęło, żeby wrócić. No teraz już wrócił, ale teraz to już jestem dorosłą osobą. Moja rodzina generalnie przez to, można powiedzieć, że się rozpadła, ona się zdezintegrowała. I ja bardzo wiele lat myślałam, że to jest prywatna historia, ale to nie jest prywatna. Historia. To jest typowa historia transformacyjna i polscy socjologowie, albo może środkowoeuropejscy socjologowie i socjolożki muszą się jeszcze tym tematem zająć. Tematem rozpad rodziny w trakcie transformacji. Czyli to jest jakby pierwsza rzecz. Jest jeszcze drugi rodzaj żałoby i utraty, który przechodziliśmy po tych 30 latach. To jest relatywna deprywacja. Jest taki wspaniały bułgarski poeta, nazywa się Georgi Gospodinow. I on kiedyś stwierdził w jednym ze swoich tekstów, że Bułgarzy, że najbardziej bułgarskim uczuciem jest poczucie utraty tego, czego nigdy nie mieliśmy, ale uważamy, że to nam się należało. I to jest dokładnie poczucie transformacyjne w środkowo-wschodniej Europie, w tym w Polsce. To znaczy, że na początku tak nie było, bo na początku uciekaliśmy po prostu przed taką biedą i poniżeniem, że tego nie widzieliśmy. Ale w miarę jak Polska się bogaciła, to zaczynaliśmy widzieć, że te inne kraje na zachód są jakieś takie bogatsze i trochę teraz mniej rozumieliśmy dlaczego. I to jest ta relatywna deprywacja. To znaczy, że uważaliśmy, że utraciliśmy coś, co powinniśmy byli mieć, ale tego nie mieliśmy. I właśnie na tym uczuciu też pracuje populizm w Polsce. No jest jeszcze wreszcie trzeci rodzaj żałoby i utraty i to jest utrata i żałoba jako długotrwały smutek. I wracam znowu do Placu Piłsudskiego. To jest długotrwały smutek. I teraz filozofia polityczna ma na temat długotrwałego smutku coś do powiedzenia. To jest filozofia polityczna, która się wyraża w doskonałym fresku, który może część z Państwa widziało w Sienie. Pokoju, w ratuszu, w pokoju, gdzie obradowała kiedyś Rada Dziewięciu, jest wybitny fresk Lorenzettiego, który się nazywa Alegoria dobrego i złego rządu. Dobry rząd jest poważny, ale nie smutny, a życie na ulicach jest pełne energii. Zły rząd jest smutny. Wystarczy popatrzeć na tyrana, żeby zobaczyć, że on jest smutny, jest przepełniony smutkiem, a wtedy ulice są puste, ludzie nie pracują,
chowają się do domu i są wobec siebie okrutni. I to właśnie obserwujemy w Polsce. Długotrwały smutek lidera wpływa na całą wspólnotę polityczną. No i co na to liberałowie w Polsce? I co na to w ogóle liberałowie na świecie? No cóż, wobec emocji bardzo sceptyczni. I powiedzmy sobie szczerze, że liberałowie, obrońcy liberalnej demokracji, może tak ich nazwijmy, że my mamy powody, żeby wobec emocji być bardzo sceptycznym. Emocje przecież to są te zjawiska w świecie psychologicznym i społecznym, które bywały w polityce manipulowane aż do okrucieństw i masowych mordów. Ten kraj wie to najlepiej, prawda? Jak można zmanipulować uczucia. Ale z drugiej strony przypuszczam, że bez zrozumienia tego, że dzisiejsza epoka potrzebuje emocji, bez odwołania się do tych emocji, nie da się tak naprawdę bronić też liberalnej demokracji. To znaczy, że liberalna demokracja potrzebuje namiętnej obrony. A skoro już tak bardzo dużo powiedziałam o żałobie, to może powiedzmy też, że nasza kultura doskonale wie, w jaki sposób rozprawić się z żałobą, radzić sobie z nią. I to jest empatia. Co mówimy do osoby, która jest smutna, bo kogoś straciła? Mówimy, traktujemy tę osobę trochę jak chorą. Mówimy, połóż się, napij się herbatę, odpocznij. Więc podczas gdy można krytycznie podchodzić do tego, w jaki sposób narodowi populiści zmieniają takie bardzo pierwotne uczucie, którym jest poczucie utraty, w niechęć wobec sąsiada, w resentyment, we frustrację. Oczywiście, że należy do tego podchodzić bardzo krytycznie, ale to nie jest powiedziane, że poczucie utraty zawsze będzie zmieniało się w coś, co jest bardzo niechętne wobec innego. Poczucie utraty można też zmienić, tak jak mówię, w empatię. Więc to jest, wydaje mi się, bardzo istotne, zarówno w tamtej epoce poprzedniej, jak i też w tej naszej, kiedy już właściwie mierzymy się z czymś zupełnie innym. No dobrze, powiedziałam Państwu wiele na temat poczucia utraty. I teraz jest pytanie, czy to w ogóle jest ta fotografia, do jakiego stopnia jest w ogóle aktualna? Czy dominującą emocją dzisiejszego świata jest poczucie utraty? Jeśli Jarosław Kaczyński doszedł do władzy dzięki poczuciu utraty i komunikacji z nim, to czy on utrzymuje się u władzy dzięki poczuciu utraty i komunikacji z nim? Nie sądzę. Myślę, że inne są przyczyny, dla których populizm wygrywa i inne są, dla których utrzymuje się władzę. I powiedzmy sobie szczerze, że ta epoka, w której żyjemy, jest zupełnie inną epoką. I dominująca emocja jest zupełnie inna. I ona też ma tutaj znaczenie. To znaczy, że po pandemii COVID-a i wobec wojny w Ukrainie żyjemy w epoce, gdzie dominującą emocją jest strach, a nie utrata. To jest strach zbiorowy. W Polsce oczywiście ma to znaczenie, to tylko dokończę ten poprzedni wątek dotyczący tego, kto wygrywa w Polsce wybory i jak. W Polsce socjologowie mówią o tak zwanym efekcie flagi. Efekt flagi polega na tym, że w momencie, gdy jest wojna, czy to u nas, czy za zachodnią granicą, czy za wschodnią granicą, ludzie gromadzą się wokół rządu. Dlatego właśnie, tak socjologowie dzisiaj w Polsce tłumaczą, dlatego właśnie Prawo i Sprawiedliwość ma stabilne notowania. One się nie wahają za bardzo. Może trochę spadnie, 1%, 2%, potem pójdzie do góry, ale to jest stabilne. To jest ten efekt flagi. Czyli strach jest bardzo istotny, ten zbiorowy strach. Ale to jest też moment, kiedy chciałabym wyjść poza Polskę i zapytać w ogóle, jak wyglądają emocje zbiorowe wobec wojny w Ukrainie, w tym szerszym tle. Mamy teraz rocznicę, tę smutną rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie, więc cofnijmy się o rok, no prawie rok, i zobaczmy, co się działo w marcu 2022 roku. Dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny dwóch przywódców politycznych zachodniej Europy ma długą rozmowę z Władimirem Putinem przez telefon. To są panowie Macron i Scholz. I oni mają długą rozmowę. Kilka dni później trzech premierów
z Europy Środkowo-Wschodniej jedzie do Kijowa pociągiem. Wtedy pociągiem. To są premier z Polski, z Czech i ze Słowenii. I tutaj się tak naprawdę rozpoczyna to, o czym ja chcę Państwu powiedzieć. To znaczy, pierwszy punkt jest taki, że tą dominującą emocją dzisiejszego czasu jest emocja strachu. Ale drugi punkt jest taki, że ten strach bardzo różnie wygląda, zależnie od tego, gdzie w Europie się znajdujemy. Mamy zatem jedną wojnę i dwie optyki. Dwie definicje wojny, dwa różne kolektywne strachy. I teraz trochę o tym opowiem. Dla państw Zachodu to, z czym mamy do czynienia, dla państw Zachodu, także dla Niemiec, to, z czym mamy do czynienia, to jest konflikt o Ukrainę. Katastrofa dla Ukrainy i dla jej ludności. Największym zagrożeniem, tym, co się może zdarzyć najgorszego, jest doprowadzenie do eskalacji wojny nuklearnej, tego konfliktu. Rozlanie się tego konfliktu poza granice Ukrainy. Ale dla Europy Środkowo-Wschodniej sytuacja wygląda trochę inaczej. Może jeszcze zawęźmy. Nie chodzi o całą Europę Środkowo-Wschodnią, ale najbardziej chciałabym mówić o bezpośrednich sąsiadach Rosji. Polska, kraje bałtyckie. Do pewnego stopnia Czechy, choć nie graniczą. W każdym razie to są bezpośredni sąsiedzi Rosji. Co jest interesujące, bardzo się to pokrywa z Ukrainą. Dla Europy Środkowo-Wschodniej w tym znaczeniu wojna w Ukrainie nie jest wydarzeniem. Jest procesem. Nie jest jednorazowym wydarzeniem, tylko jest procesem. Ten proces rozpoczął się w Czeczenii, potem trwał w Gruzji, następnie objawił się w aneksji Krymu, a teraz w pełnoskalowej wojnie w Ukrainie. Czyli mamy coś, co trwa od 20 lat. I teraz, co jest największym zagrożeniem? To, że Władimir Putin wróci z tym, co ten region zna doskonale od nie 20 lat, tylko 300 lat. Czyli zabierze się Europę Środkowo-Wschodnią dla siebie. To jest ten strach. Czyli mamy tutaj różne podejścia do eskalacji. Warszawa, Ryga, Tallin uważają, że ta wojna eskaluje bez ich udziału, bez naszego udziału jako Europy. Ona sama eskaluje. Eskaluje ją ktoś, kto siedzi na Kremlu. I jedyne, co można zrobić, to można odpowiednio mocno odpowiedzieć. Berlin, Paryż, ale też inne kraje zachodniej Europy uważają, że to Zachód może doprowadzić do eskalacji tej wojny. Tak? Zachód uważa, że celem, który wynika z tych obaw, jest to, żeby zapobiec III wojnie światowej. To jest główny cel III wojny światowej i wojny nuklearnej. Wschód, a w tym Polska, uważa, że my już jesteśmy na tej wojnie. My już na niej walczymy. To jest wojna, która jest wojną o wolność, o wartości i o sposób życia. Tak czy inaczej jesteśmy już na tej wojnie. To jest bardzo różne podejście i to dlatego te kraje tak różnie podchodzą do wysyłania broni. No jeśli już jesteśmy na wojnie, no to wysyłamy tej broni ile możemy, tak? A jeśli nie chcemy doprowadzić do tego, żeby ta wojna się rozszerzyła, no to jej nie wysyłamy, albo przynajmniej z tym zwlekamy. Więc to jest tak, że inaczej... I teraz dlaczego tak jest? Ja przypuszczam, że to jest dlatego, że inaczej na wschodzie i zachodzie Europy pracują traumy historyczne. Dla Zachodu największą traumą będzie ta druga wojna światowa, która się rozlewa. Może też częściowo dla Zachodu traumą jest ten rok 1914, kiedy nikt nie chciał wojny, a pierwsza wojna się zaczęła. Jest taka wspaniała książka Christophera Clarka, która się nazywa The Sleepwalkers. I on tam doskonale pokazuje, że nikt nie chciał wojny, ale jakoś ta wojna wybuchła, bo namiętności tych wszystkich ludzi do tego doprowadziły. I to jest dokładnie to, czego boi się Zachód. Natomiast dla Wschodu traumą jest te 300 lat. To jest te 300 lat, kiedy jest taka cykliczna utrata terytorium, cykliczna utrata państwa i z tego doświadczenia wynika, że to się może stać jeszcze raz. Dlatego Ukraińcy w Europie Środkowo-Wschodniej traktowani są tak, jakby to byli Polacy albo Litwini. To znaczy my przyjęliśmy Ukraińców dlatego, że w gruncie rzeczy uważamy, że oni są nami, że my będziemy i tak następni.
Pamiętacie Państwo, jak spadła rakieta w Przewodowie? Oczywiście trzeba powiedzieć, że rząd w Warszawie zachował się bardzo rozsądnie. Dosyć szybko dowiedzieliśmy się, że to była rakieta ukraińska, a nie rosyjska, ale te kilka godzin, które upłynęły od tego, jak ta wiadomość się pojawiła, do momentu, kiedy oficjalnie dowiedzieliśmy się, że to nie była rakieta rosyjska, to były godziny tego wielkiego zbiorowego strachu. Aha, no oczywiście, to już się stało. Dobrze, więc mamy z tego wszystkiego, skoro to jest inna definicja wojny, to też inna jest definicja celu, jaki mamy przed sobą. Zachód uważa, że trzeba powstrzymywać tę wojnę tak długo, żeby to się nie rozlało, czyli powstrzymać rok 1914. Albo trzecią wojnę światową. Wschód uważa, że trzeba odpowiedzieć wystarczająco ostro, żeby Rosja, jest bardzo konkretny cel, uważam, żeby Rosja wróciła do roku 1991, czyli upadek Imperium Sowieckiego. Albo wręcz do roku zerowego w Niemczech, czyli 1945. To jest tak naprawdę cel według środkowo-wschodniej Europy. I dlatego też środkowo-wschodnia Europa naciska na swoich sojuszników, żeby nie byli tacy ostrożni, bo inaczej, jeśli będą zbyt ostrożni, to będzie zupełnie jak w Polsce w 1939 roku. To znaczy, gazety się będą rozpisywały o tym, pokazywały, no tak, zburzone budynki, ale kraj przepadł. Czy to jest prawda? Czy to jest analogia jest poprawna? Ja uważam, że to nie jest relewantne pytanie, dlatego że ważniejsze od tego, czy to jest prawdziwa analogia, czy ona jest poprawna, jest to, że istnieje pewna historyczna intuicja, która podpowiada, że każdy kompromis, że każdy pokój oparty na kompromisie jest przegraną. To jest to uczucie dominujące, przekonanie dominujące w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego, że pokój znaczy jałta. Jałta jest przegrana. Okupacja rosyjska znaczy Hołodomor. A argumenty, że Paryż się poddał podczas II wojny światowej i ocalał, nie działają, bo Europa Środkowo-Wschodnia wie, że na wschodzie to nie działało i nie mogło działać. Więc to jest bardzo istotna różnica. Jeden strach, ale dwa rodzaje. I będzie widać te dwa rodzaje strachu i widać je w każdej kolejnej dyskusji, czy rozmawiamy o czołgach, czy o samolotach, czy o zamknięciu nieba nad Ukrainą i tak dalej. To zawsze się pojawiają te same rysy tego strachu. Teraz, który z tych strachów jest prawdziwszy, bardziej autentyczny? Nie wiemy. Kto ma rację? Nie wiemy. Ale te dwa strachy, to wiemy na pewno, są jak najbardziej prawdziwe, są autentyczne i są oparte na uzasadnionych przesłankach. To znaczy to, co chcę powiedzieć, to, że obie strony mają zasadne przesłanki, żeby tak odczuwać. I co możemy z tym zrobić? Kłopot polega na tym, że emocje są po obu stronach oparte na mocnych przesłankach, jak powiedziałam, a zatem oba rodzaje strachu są powiązane z przekonaniem o moralnej słuszności. To jest też bardzo istotne. I to też widać bardzo wyraźnie na podstawie obecnej wymiany pomiędzy Niemcami a Polską. Polska, w Polsce mówi się dzisiaj bardzo szeroko, czego się nie mówiło rok temu, że Niemcy pomyliły się pod względem moralnym. To znaczy, że całe założenie, że Wandel durch Handel, że można wyleczyć Rosję z autorytaryzmu przez współpracę, było po prostu moralnie błędne, podobnie jak Nord Stream 1 i Nord Stream 2. W Niemczech z kolei, przy tych wszystkich głosach krytycznych, jednak jest to ten szacunek do tej drogi pacyfistycznej. To też jest przekonanie o moralnej słuszności. Co z tym można zrobić? Ja przypuszczam, że jeśli to rzeczywiście jest tak, że to jest moment środkowoeuropejski, to można byłoby doprowadzić do tego, żeby to był jednak moment europejski. I można byłoby to moim zdaniem zrobić na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest oczywiście wiedza. O Europie Środkowo-Wschodniej Zachód wie mało, z czego wynika, że chętnie idzie się do bardzo jasnych i klarownych decyzji co do tego, czy akurat dobrze, czy źle się tam dzieje. Stąd najpierw uważano, że Europa Środkowo-Wschodnia jest świetnym pupilem Zachodu,
a potem uważano, cytując świetnego bułgarskiego intelektualistę Iwana Krestewa, że światło zawiodło. Tak, the light that failed. Więc albo jest bardzo dobrze, albo jest bardzo źle, ale przecież środkowo-wschodnia Europa, co już powiedziałam wcześniej, możemy o tym jeszcze potem porozmawiać, na przykładzie Węgier, środkowo-wschodnia Europa nie jest monolitem, więc przydałoby się więcej wiedzy na jej temat. I tutaj oczywiście można powiedzieć tak, to też można powiedzieć o Polakach i Niemcach, niewiedza jest obustronna, ale ta niewiedza Zachodu jest jednak większa. Jest większa. Więc to jest po pierwsze, to jest kwestia tej wiedzy, żeby zrozumieć, że niezależnie od tego, czy każda decyzja polityczna krajów, które graniczą z Rosją, jest poprawna czy niepoprawna, to trzeba byłoby zrozumieć, z czego ona się bierze. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugi punkt, który wydaje mi się fenomenalnie istotny, który też dotyczy na dobrą sprawę Niemiec i zachodniej Europy, to jest to, żeby pojawiło się w naszej dyskusji pojęcie rosyjskiej winy. To jest pojęcie, które jest na przekór zupełnie temu myśleniu o Wanderdurchhandel, ale to jest też pojęcie, które jest bardzo zgodne z filozofią niemiecką na temat siebie samych. Prawda? Nie ma tego pojęcia winy zbiorowej bez Karla Jaspersa. I chociaż tak naprawdę zadanie rozmowy na temat tego, jaka jest odpowiedzialność rosyjskiego społeczeństwa i co to jest wina rosyjska, spoczywa na rosyjskich intelektualistach, to jednak nie jest wykluczone, żeby osoby, które mieszkają na zachód od Rosji, wskazywały, namawiały i same o tym rozmawiały, i same to definiowały. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz to jest oczywiście, wracam, tak jak przy żałobie i utracie powiedziałam o empatii, tak i w tej sytuacji jest to kwestia empatii, ale tym razem obustronnej. To znaczy, żeby Zachód i Wschód Europy nie tylko wiedział na swój temat, ale także był gotów współodczuwać z tym, jak ta trauma jest tłumaczona, historyczna trauma jest tłumaczona inaczej we Wschodzie i Zachodzie Europy. I może wtedy byłby możliwy ten europejski moment, nie polski moment, nie środkowoeuropejski moment, ale europejski moment. Bardzo dziękuję. Poczekać grzecznie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeśli nie, natychmiast to ja pozwolę sobie na intermezzo. Otóż wydaje mi się po tym wspaniałym wykładzie, że pewną drogą dla Europy, a zwłaszcza dla Zachodu, który nie rozumie Europy Wschodniej i pewnie nie będzie mógł zrozumieć, jest spojrzenie na coś, co się pojawiło jako zupełnie nowe i rzeczywiście rewolucyjne, a to jest rola Finlandii i Szwecji. Są to państwa zachodnie niewątpliwie, chociaż geograficznie może nie. Finlandia jest jednak na wschodzie. Państwa, które były neutralne przez dziesięciolecia i o których myślało się, że to się nigdy już nie zmieni, nie w przewidywalnej dla człowieka przyszłości. A jednak to, co się stało, agresja Rosji na Ukrainę i agresja, która się rozprzestrzenia na Zachód, najpewniej tak sądzą najwidoczniej Finowie i Szwedzi, również na północy Europy, spowodowała całkowitą zmianę polityczną tam. I to powinno być pewnym pomocniczym twierdzeniem dla takich jak Macron czy Scholz, którzy się wahają. Chciałem jeszcze tylko jedno zdanie dodać do tego intermezzo. Otóż Maurycy Mochnacki, geniusz pianista, ale i wielki filozof polityczny, bodaj w XIX wieku największy polski znawca Rosji. Bardzo młodo umarł i Rosjanie mu zapewne w tym pomogli. Otóż Maurycy Mochnacki napisał wiele mądrych rzeczy, a jedna jest właściwie godna co najmniej tak kamiennego uwiecznienia, jak problematyczna myśl Marksa. Otóż powiedział on, Rosja ma apetyt krokodyla, ale
żadnej sprawności. I to jest nasza nadzieja. Ta niestrawność, która odbije się temu imperium, która spowoduje, że zwymiotuje ono tych, którzy chcą być wolni i którzy się temu strachowi nie chcą poddać. To jest nasza może ostatnia i może płonna, ale jednak nadzieja. Teraz na pewno macie pytania. Słuchaj. Ale smród pozostanie po tym żyganiu. Proszę. Pan na pewno chce coś powiedzieć. Nie? Zrozumiał pański gest. Ja chciałem wrzucić jeden wątek. Wydaje mi się, że mówiąc o tych prawnych, o ruinach, które są w głowach społeczeństwa, zahaczamy o jeden problem, którego nie poruszyliśmy, który jest dwubiegunowy, jak gdyby, to znaczy z obu stron ma swoje znaczenie, że ten okres przejścia z dyktatury w systemy nieliberalne zahacza o konsekwencje rewolucji technologicznych, które spowodowały, że duże części społeczeństw utraciły kontakt, utraciły kontakt z rzeczywistością, ze sposobem myślenia, poruszania się w rzeczywistości, który był im znajomy, który był im dla nich jakiś rodzimy, jakiś bliski i naturalny z jednej strony. Z drugiej strony tymże dyktatorom ta właśnie rewolucja technologiczna umożliwiła korzystanie z mechanizmów, które pozwalają tymi ludźmi manipulować. I że to jeszcze pogłębia te, daje szczególnie żyzną glebę dla powstania tych i kontynuowania tych niedemokratycznych rozwojów. No tak mi się wydaje, to znaczy jest nawet na ten temat, są świetne rozważania takiego francuskiego socjologa Pierre'a Rosanvallona, który pisze o czymś, co nazywa indywidualizmem pojedynczości. Mówi, że to jest takie zjawisko, które się pojawia razem z mediami społecznościowymi, które polega na tym, że kiedyś, kiedy mówiliśmy o sobie, przejawialiśmy się publicznie, to socjologicznie rzecz biorąc, często odwoływaliśmy się do grupy społecznej, z której pochodzimy. A to jesteśmy klasą średnią, a to niższą, a to wyższą, kobietami, mężczyznami, studentami, niestudentami, robotnikami itd., itd. Tymczasem dzisiaj odwołujemy się przede wszystkim do bezpośredniego doświadczenia jednostkowego, a najbardziej do doświadczenia emocjonalnego. Ja teraz czuję. Ja teraz jestem oburzony. I to rzeczywiście bardzo politykę zmienia. Można powiedzieć, że mnie się czasem wydaje, że to jest taki długi polityczny proces mitu. To znaczy, że to zjawisko, ten ruch społeczny zwany mitu, polegający na tym, że ujawniano molestowanie seksualne, że on tak naprawdę się przejawia w naszej kulturze na bardzo wiele różnych sposobów. I to ponieważ oburzenie najczęściej jest związane z tym, że odczuwamy coś negatywnego, zostaliśmy skrzywdzeni, albo uważamy, że zostaliśmy skrzywdzeni, no to bardzo dużo w tej naszej polityce, zarówno tej polityce dotyczącej wyborów, tego, kto wygrywa, prawda, jak i tej polityce dzisiejszej, całej tej debacie publicznej, jest właśnie związane z tym wyrażaniem swojego oburzenia i skrzywdzenia. Peter Sloterdijk, dosyć kontrowersyjny tutaj filozof, ale interesujący, powiedział mi kiedyś, że jak tak dalej pójdzie, to wszyscy będziemy się zachowywać jak w takim wielkim szpitalu. Chodzimy i mówimy, ja mam tu ranę, nie, ja mam większą, prawda? Więc troszeczkę to tak rzeczywiście wygląda. I teraz jeszcze to, co jest istotne, to że w 2021 roku, czyli rok po rozpoczęciu pandemii COVID-19, twierdzono, że nasz świat podczas pandemii poszedł do przodu technologicznie o 10 lat. Czyli ta epoka, w której jesteśmy teraz, jest jeszcze bardziej oparta na tych pojedynczościach, na tym indywidualizmie oburzenia
niż przedtem. I to się doskonale wiąże. To jest jakby jedna rzecz ta technologiczna, a druga rzecz istotna, też związana z technologiami, to jest kwestia rozrywki. I to na pewno warto powiedzieć też w przypisie do sukcesów populistów. To znaczy, że oprócz tego, że oni, jak argumentuję, komunikują się z pewnymi uczuciami, oni mogą to robić w sposób, który nam się podoba lub nie, ale komunikują się z nimi. Oprócz tego jeszcze oni są bardzo rozrywkowi. Nie mówię tego w takim sensie, że oni są zabawni, bo oni są bardzo często oburzający, a nie zabawni, ale rozrywka w tym sensie polega na utrzymywaniu czyjejś uwagi. I to jest też kwestia nowych mediów. Oni nie konkurują przecież sami ze sobą, z innymi politykami, kiedy przejawiają się publicznie. W ogóle politycy dzisiaj nie konkurują ze sobą wzajemnie, jeśli chodzi o to, ile uwagi zajmują. Oni konkurują z celebrytami, z aktorami, z tymi filmami, które jak Państwo otwierają Instagrama czy Facebooka, to się Państwu tam wylewa, jak z puszki Pandory, prawda? Te filmy oparte bardzo często na jakichś takich bardzo podstawowych emocjach, prawda? Więc oni z tym konkurują i dlatego też to jest coś w rodzaju takiego populistainmentu, tak? Taka rozrywka populistyczna i to też jest związane z technologią oczywiście. Także nie wiem, czy odpowiedziałam na komentarz, ale... Ja chciałabym tak odrobinę optymizmu. Słyszałam niedawno wywiad z świetną pisarką ukraińską, Oksaną Zabuszko. Wyszły teraz jej felietony w Polsce. Niestety nie potrafię przytoczyć tytułu. I ona powiedziała rzecz bardzo ciekawą, też związaną z emocjami. Jak pytają Ukraińców, dlaczego oni nie boją się walczyć z Rosjanami? Dlaczego idą pomimo tego, że mają dużo mniej sprzętu i to jest wielka Rosja, a to jest być może mniejsza Ukraina, dlaczego to robią? I ona powiedziała coś, co i w tym momencie pomyślałam sobie, jak niewiele wiem o Ukraińcach, chociaż w 1/4 jestem Ukrainką, byłam na Ukrainie i w ogóle wydaje mi się, że, no, że wiem dużo więcej, tak? Ona powiedziała coś takiego, my Ukraińcy nie boimy się Rosji. Nie ma w nas strachu, dlatego że my żyliśmy w tej Rosji, to my tworzyliśmy Rosję, to my z Carycą Katarzyną, nasi kozacy zdobywali Krym, tak? To my budowaliśmy wielkie zakłady, pracowaliśmy w tych hutach. No potem odeszliśmy sobie w tych latach 90., wiadomo, ale dlatego się nie boimy, bo my tworzyliśmy to imperium i my jakby mamy te sposoby, tak? My Polacy się boimy Rosjan, dlatego że my widzimy cara, który przyjeżdża tam do Wielkiego Księstwa z Nachajską, a Ukraińcy mają zupełnie inne podejście. Też te emocje być może pozwalają im teraz walczyć w taki zupełnie niezrozumiały sposób, tak? Że to jest coś, co dla człowieka zachodu jest niezrozumiałe, dlaczego oni się nie boją. Nie boją się, bo są jakby częścią, tak? Bo właśnie nie czują tego strachu, takiego, jaki my mamy w stosunku do Wielkiego Imperium. Może tak. Tak odrobinę optymizmu i odrobinę emocji. Może tak, chociaż ja przypuszczam, że ja mam też inne wyjaśnienie, może zaproponuję. To znaczy, że Ukraińcy też, oni walczą i nie boją się walczyć, bo oni wiedzą, że oni nie mają innego wyjścia. To znaczy, że przegrana oznacza, że będzie się działo w całej Ukrainie to, co się dzieje w tej chwili na terenach okupowanych, a stamtąd dochodzą nas informacje na temat pokojów tortur, masowych gwałtów na 4-letnich dziewczynkach i generalnie rzecz biorąc, czyli oni mają za plecami już tylko Hołodomor. To lepiej już walczyć, prawda? W takim sensie, że oni wiedzą, to znaczy ich, właśnie to jest to, co ja próbowałam powiedzieć, że to nie jest istotne, czy to z punktu widzenia faktograficznego jest na pewno dobra intuicja, ale historyczna intuicja tych bycia zbiorową ofiarą morderstwa dokonywanego przez ten system, który przychodzi z Rosji, przez ten imperializm rosyjski, że to doświadczenie dyktuje pewne zachowanie. Bo, tak, to znaczy ta część Europy wie, że to nie skończyłoby się jak z Paryżem. Nie wystarczy się poddać. Chciałabym jeszcze zadać
On leży wprawdzie, powiedziałam, no po środku, ale miał inne jednak korzenie, inne historyczne wcześniej. Absolutnie. Absolutnie. Ja bardzo dużo o tym rozmawiam z przyjaciółmi z Węgier, bo próbuję zrozumieć węgierską odrębność. To znaczy, jeśli chodzi o odrębność samego Viktora Orbana, ona nie jest moim zdaniem trudna do zrozumienia. W takim sensie, że Viktor Orban od bardzo dawna jest związany bardzo bliskimi więzami ekonomicznymi z Rosją. I bardzo trudno było z Węgrom wyjść z tych więzów ekonomicznych. Pamiętam taki plakat, który był rozwieszony w Budapeszcie w 2015 roku, jeszcze w lutym, czyli jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie będą wybory, wyniki wyborów w Polsce, ale już wiedzieliśmy, że od dobrych paru lat Orban rządził na Węgrzech. I kiedy ja tam byłam, jakiś miesiąc spędziłam na Central European University, jeszcze wtedy mając główną siedzibę w Budapeszcie. To były takie plakaty, na których były Węgry i na jednym końcu siedziała Angela Merkel, a na drugim siedział Viktor Orban i było napisane węgierska huśtawka. Rzeczywiście te Węgry mają taką niestabilność tej swojej polityki. I pomysł Orbana jest z całą pewnością taki, żeby do pewnego stopnia wiązać się z zachodnią Europą, ale są bardzo silne związki z Rosją. To jednak nie tłumaczy jednego. Dlaczego Węgrzy na to nie reagują? To znaczy, gdybyśmy sobie wyobrazili, że teraz rząd w Warszawie zachowywałby się w taki sposób, to nie wiem, czy doszłoby do rewolucji, ale z całą pewnością mielibyśmy ludzi na ulicach, żeby protestowali przeciwko tego rodzaju kroku. Dlaczego Węgrzy tego nie robią? Może, o dziwo, tam też inaczej pracują prawo. To znaczy, może tam większą traumą niż to, co dla nas jest traumą, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow plus pozostałe podziały. Pakt Ribbentrop-Mołotow przecież idzie przez całą Europę Środkowo-Wschodnią, a nie tak jak często jest wykładane w Polsce, tylko przez Polskę. Ale może dla Węgrów jest ważniejszy Trianon. To znaczy, może tam zdrada Zachodu jest ważniejsza w tej traumie Trianonu, gdzie Zachód tak naprawdę zostawia Węgry. I może dlatego to społeczeństwo ma inny stosunek do Rosji, bo nie dlatego, że Rosję kocha, tylko dlatego, że nie ufa Zachodowi tak głęboko. Bardzo jest mi trudno powiedzieć, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest coś, co jeszcze też socjologowie węgierscy muszą pobadać. Ale to jest sprawa zagadkowa tak naprawdę w Węgrzech. Pani profesor, wydaje mi się, że tutaj jest duża analogia Węgier. Niemców bardzo to oburza, że taki kraj, Węgry, w Unii mało znaczący, albo przynajmniej powinien mało znaczyć perspektywy tutaj węgierskiej. I dlatego przecież Niemcy do ostatnich się z Rosją aranżowali. A że on się aranżuje, to w czym, powiedzmy, z tej perspektywy to powinno być wielkie zrozumienie, a jego nie. Ponieważ tu się przenosi tematy inne na, no wiemy, że tak się. Proszę tak. Proszę. Ja chciałem zapytać, bo pani też wtrąciła na początku, że mieszka pani między Warszawą zaraz, a Berlinem, się w tych miastach. Chciałem zapytać się, jak pani ocenia tą taką dyskusję, czy medialną wciąganie społeczeństwa, no między innymi niemieckiego, w dyskusje już bardzo szczegółowe, 14 tych wozów pancernych czy czołgów, czy 25. Niedawno słyszałem taką wypowiedź emerytowanego już generała amerykańskiego, że powiedział, że nie rozumie w ogóle takiej dyskusji właśnie, jak Niemcy na ten temat dyskutują, dlatego, że to Europa i to politycy europejscy powinni, że tak powiem, dyskutować właśnie nie na temat ilości czołgów, bo tego jest wojsko i generałowie doświadczeni, tylko powinni ci generałowie mieć otwartą, konkretną linię, którą wyznaczają politycy. Czyli po prostu politycy europejscy powinni się, że tak powiem, w końcu określić, jaki kierunek widzą, jaką perspektywę widzą
Ukrainy, Rosji, Europy i dać i powiedzieć, jeżeli mamy robić tak, to generałowie wiedzą, co zrobić, ile czołgów wysłać. Natomiast my jesteśmy wciągani, tutaj mieszkający w Berlinie, czy w Niemczech, społeczeństwo niemieckie jest spolaryzowane, za przeproszeniem, dla mnie to jest głupią dyskusją właśnie, dajemy wozy pancerne, czy nie dajemy, te wozy są do obrony, czy te są do ataku. Ja nie jestem specjalistą od czołgów, ja nie chcę tego słuchać, ja chcę słyszeć od klasy politycznej Europy kierunek. I tu jest ten problem, czy pani to widzi, to jest po prostu medialne, populistyczne wciąganie społeczeństwa i robienie strachu, nakręcanie ludzi i właśnie dyskusje między, nie wiem, sąsiadami, sąsiad mi się pyta, a ty jesteś za tym, było 14 czołgów czy 25? A mówię, nie wiem. Czy ja widzę, oczywiście, że to widzę, tylko że ja też mam takie poczucie, że właśnie podróżując między Warszawą a Berlinem, mam też takie wrażenie, że nie jestem pewna już, w którym kraju jestem, ponieważ dawniej byłam przyzwyczajona do tego, że w Polsce debata jest bardzo spolaryzowana i każda strona ma swoją moralną rację i bez kija ani przystąp. A niemiecka debata publiczna była kiedyś dość konsensualna, mówię bardzo, ale dość konsensualna. Tymczasem w tej kwestii dotyczącej wojny w Ukrainie ona się spolaryzowała podobnie jak Polska. Debaty, które widzę, często bardzo przypominają debaty polskie. Ja mam rację i koniec. Także trochę mam wrażenie, że ta debata niemiecka została zaczarowana. Może mediami społecznościowymi, a może po prostu... Naciskiem zewnątrz. Może trochę naciskiem. Bo to właśnie między innymi Polacy bardzo naciskają. Ja jestem często o to pytana w Polsce. Dlaczego kanclerz Scholz się tak zachowuje? No ja nie jestem oczywiście rzeczniczką prasową kanclerza Scholza. Ale wydaje mi się, że z badań wynika, że większość Niemców jest przeciwko dostarczaniu broni. Więc jeśli tak jest, to rozumiem, że jako przywódca polityczny kanclerz Scholz próbuje dostarczyć broń, ale jednocześnie powiedzieć swoim obywatelom, ja tego za szybko nie zrobię, bo wiem, że wy tego nie chcecie. Jeżeli zrobiłem, to musiałem. Musiałem, bo takie są zasady, bo Ukraińców zabijają generalnie rzecz biorąc, tak? Każdego dnia po prostu dzieją się rzeczy straszne. I teraz, ja tego nie mówię po to, żeby to usprawiedliwić, ale próbuję zrozumieć, jaka tu jest dynamika polityczna. Wydaje mi się, że dynamika polityczna to jest taka, żeby nie pociągnąć swojego społeczeństwa za szybko, bo to też nie musi mieć dobrych skutków. To znaczy, może jeszcze jedną rzecz powiem. To społeczeństwo tutejsze, w tym kraju, jeśli dobrze ja rozumiem ten kraj, zostało postawione na sceptycyzmie wobec szybkich rewolucji. Bo tutaj szybkie rewolucje nie doprowadziły do niczego dobrego. Jest taki wspaniały fragment Dziennika Myśli, Hanny Arendt, która po II wojnie światowej mówi, że największym nieszczęściem Niemiec jest to, że moralność upadła w tym kraju nie raz, tylko dwa razy. Raz upadła, kiedy Hitler doszedł do władzy, a drugi raz, kiedy przegrał wojnę. Najpierw upadła moralność, którą ona nazywa moralnością europejską, czy jakkolwiek możemy ten. Potem upadła moralność, którą wstawili narodowi socjaliści. I teraz, jeśli tak było, jeśli ona ma rację, to nie wystarczy powiedzieć Zeitenwende, bo Zeitenwende brzmi bardzo szykownie, ale to się trudno robi. I my dopiero tak naprawdę zobaczymy, czy to zostanie przeprowadzone przez tutejszych polityków skutecznie, czy ten czas się rzeczywiście zmieni. To jest jakby jedna uwaga. I druga uwaga. Tutaj się jakoś tak stało też, że jest bardzo duża grupa dziennikarzy, bardzo wpływowych dziennikarzy, którzy tak naprawdę byliby za tym, żeby tych broni dostarczyć dużo. Właściwie byliby za tym, żeby Ukrainie bardzo pomagać. I biorąc pod uwagę charakterystykę kanclerza Scholza jako polityka, to jest polityk, który bardzo lubi rzeczy robić wbrew mediom. On przecież jest przekonany, że wygrał wbrew mediom, ponieważ media mu wcale nie mówiły, że on wygra.
że taki człowiek może wygrać wybory, bo on jest zbyt powściągliwy, za bardzo zamknięty w sobie, nie okazuje emocji, no to pewnie nie wygra, ale on wygrał. Więc to jest też takie działanie trochę przeciwko mediom. Trochę to jest takie, ja jestem z moimi wyborcami, a nie z mediami. I teraz czy to jest dobrze, czy źle, czy to doprowadzi do prawdziwej Zeitenwende, do przemiany mentalnej tego społeczeństwa, nie wiem. Tego nie wiemy, jest za wcześnie. Nam się wydaje, że ta wojna trwa bardzo długo, ale ona trwa bardzo krótko, ona będzie trwała długo. Czy to, ja tak się teraz w to, co pani mówi, zapytam, czy to znaczy, że przypisuje pani mediom ważność i władzę porównywalną z ważnością władzą polityków? No oczywiście, że tak. Właśnie chciałam tak sobie powiedzieć. No oczywiście, że tak. To znaczy, media są bardzo ważne, są w końcu nazywane czwartą władzą. Oczywiście. Tu jeszcze należałoby dopowiedzieć, że propaganda tych populistów w ostatnim czasie jeszcze za Trumpa była przeciwko, żeby wygonić Amerykę z Europy. Salvini, Le Pen, no i oczywiście Europa, nasz kraj, Polska, w tym górowały. I nagle Niemcy, którzy już nie są takim społeczeństwem, jak były, to jest zupełnie inne społeczeństwo. Miały obawę, że na przykład bez Ameryki to jesteśmy bezsilni wobec Rosji, która pójdzie dalej, jak nie pomożemy. I dlatego on się asekurował, kanclerz Scholz się cały czas asekurował, że Amerykanie muszą się zgodzić, że oni dadzą Abramsy, to wtedy Niemcy też dadzą. Czyli brał cały czas ten bezpiecznik, to bezpieczeństwo chciał wobec, od Ameryki, żeby Ameryka zapewniła, że oni też czego pomogą tej Europie. Bo w sumie, jak nasi populiści głosili, że Europa jest bezsilna, że nie ma armii, że jesteśmy rozbrojeni, że coś takiego, bo zakładaliśmy ogólnie, że w Europie już nie będzie. Tak. I to jest... Tak, ta nasza liberalna demokracja też się będzie musiała przebudować. Oczywiście, a to takie, czy 15, czy to oczywiście, ja uważam, że to są też takie przeciwpropagandowe rzeczy, nie do końca poważne. I kto jest trochę myślącą osobą, to inaczej to czyta, bo to są tajemnice wojskowe, takich rzeczy się nie podaje, zupełnie co innego. A jak ludzie w takie bzdury wierzą, no to już na tym poziomie to pozostaje. Proszę Państwa, nasz czas upływa, ale może jeszcze jedno ostatnie pytanie, proszę, i potem już oddamy ostatnie słowo. Taką uwagę, jeśli można. Poszła Pani w sumie kwestia jedna, taka historyzopiczna sprawie i jak nasz naród, Polska, czy kraj, przeżywa swoją historię i jak ją społecznie, kulturologicznie, świadomością. Druga część dotyczyła dotyczących wydarzeń Ukrainy, wojny i tej dychotomii wschód, czy inaczej, tak inaczej, tutaj żyjąc też między Polską a Niemcami, też między tymi miastami, o których Pani mówi. Absolutnie podzielam to Pani zdanie. Ja mając 60 lat plus, głośniej, tak? Okej. Głośniej i pytanie poprosimy. Tak jak większość, bo to jest z trzech pokoleń, właśnie mi się wydaje, że przechodzę z drugiego do trzeciego, także to dla mnie ten pierwszy wykład teraz z tego powodu, ale wracając do głównego wątku. Ta pierwsza część, o której Pani mówiła, bardzo ciekawie o tym właśnie, że średniowiecze, oświecenie i koncentracjonalizm, a teraz nie wiadomo co w sumie, jednak ja uważam, że interesując się trochę historią, to brakuje mi tego momentu, niech Pani wykładzie, bo to po prostu jest mało czasu, ale takiej krytycznej oceny racjonalności społeczeństwa, czy społeczeństw, że nasze społeczeństwo miało lepsze okresy i gorsze, tak jak te idee, raz lepsze, raz gorsze. I ja niestety muszę powiedzieć, że moja ojczyzna należy do społeczeństwa, gdyby zrobić taką ligę, taką tabelę racjonalności postępowania i rozumiem racjonalność niedoraźną, to się tam powiedzmy krótkiego okresu czasu, ale długofalowo myśląc o okresie lat czy pokoleń, to bylibyśmy na dole tej powiedzmy pierwszej ligi państw, które w ogóle się do tego piszą. I taką takim
przekonaniem przyrodowym, że jesteśmy taką trochę łabicą makreli, która się podaje za łabicę delfinów. Morzu zjadają. I nie to, prawdę mówiąc, boli, ponieważ to może nie dotyczy, mieliśmy trochę szczęścia w życiu, ale chodzi o społeczeństwo, które oczywiście jest. I tej racjonalności nie brakuje, żeby płaci konkretnym, ale nie chcę rozwijać żadnych politycznych emocji, bo może o tym porozmawiać w miejscu. Historia dla mnie to był szok. Jeden z większych w moim życiu. Katastrofa smoleńska w normalnym, cywilizowanym kraju. Taki wypadek z miódby z powierzchni ziemi władzę, która do tej katastrofy doprowadziła. A u nas jest tak, że na tej katastrofie się wypływa. To większej pomyłki, że tak powiem, w działaniu zbiorowym nie może być. Natomiast do tej drugiej części nasza cała nadzieja to jest w zasadzie w Ukraińcach, którzy walczą i Ameryce, która pomaga, a cała reszta łącznie z Niemcami, którzy są największą gospodarką w Europie i Francją, która się podaje za największe mocarstwo zachodnioeuropejskie, to jest w sumie między 15-20% pomocy, znaczy Europa, pomocy Stanów Zjednoczonych. Pytanie. Więc to jest po prostu karłowa pomoc, można powiedzieć symboliczna, taka jak to mówią w świecie medycyny, homeopatyczna, taka przedawkowana homeopatia, ale jeszcze nienormalne lekarstwo. Wszystko się robi bardzo ostrożnie. Nie chcę wielu wątków wprowadzać, ale w Niemczech śledząc, co się tutaj dzieje na scenie, powiedzmy, mediów, to się głównie mówi o tym, czego się nie robi. Natomiast u nas się mówi głównie o tym, co się robi. Ale dla mnie najważniejsza była ta pierwsza część o tej racjonalności, o tym, co mówił katedrze, encyklopedyści i to, co próbowali wprowadzić w życie społeczne do świadomości. Bardzo dziękuję. Trzy uwagi. Po pierwsze, przypuszczam, że polskość, że najgłębszą cechą polskości jest zerwanie ciągłości. To znaczy, że nasza historia taka właśnie była. Jeśli Jacques Le Goff ma rację, że współczesność narodów europejskich zaczyna się jakieś 200 lat temu, to te nasze ostatnie 200 lat to są ciągłe zerwania ciągłości i my tacy jesteśmy i lubimy zrywać ciągłość, bo jako społeczeństwo, kiedy ta ciągłość jest niezrywana, to odczuwamy niepokój. To dlatego, kiedy Jarosław Kaczyński mówi, bo on przecież mówi otwarcie to, co zrobi, to nie jest tak, że on ukrywa swoje cele, on bardzo we wszystkich swoich książkach i wywiadach generalnie mówi, co zrobi. Więc jak on mówi, że on chce powrotu roku 1989, no to jego wyborcy nie łapią się za głowę. Że zerwanie ciągłości jest w porządku. Czyli to jest potężny problem, przypuszczam, i też przypuszczam, że z tego się nie da wyleczyć, niestety, chyba że minie bardzo dużo czasu. Nie jest tak, że jakiś lider polityczny, jakiś ruch społeczny może to zmienić. To jest kwestia długotrwałego życia we własnym państwie, które się nie wywraca. To może wtedy te polskie bóle fantomowe się zmniejszą. Jest taka fantastyczna książka Koniec pokoleń niepodległości, właśnie o tym. Jarosława Kulisza, możecie Państwo kiedyś zaprosić na następny wykład. I on właśnie o tym napisał, o tej właśnie polskiej, jaka to jest cecha tego wywracania swojego państwa. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga kwestia, bardzo Pana przepraszam, ale nie lubię sformułowania normalny kraj, ponieważ uważam, że nie ma czegoś takiego jak normalny kraj i dojrzały kraj, bo który byłby normalny, nie? Ten, który wyszedł z Europy, zrobił takie referendum, jak Państwo wiecie, za kanałem La Manche i wyszli z Europy. Czy to jest normalny kraj? Nie normalny. Długotrwała przecież wspaniały system polityczny. Stabilizacja w postaci korony, no i czego jeszcze chcieć, prawda? Więc nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, jak normalny kraj. W pewnym sensie to jest uwalniające, jak Pani prosiła o optymizm, to ja mówię, że to jest uwalniające, to znaczy, że nawet te stare demokracje potrafią zachowywać się w sposób zupełnie przedziwny i to w takim razie jest dobrze, bo nie ma już czegoś takiego, że te kraje młode, demokratyczne są koniecznie głupsze albo mniej doświadczone, mniej normalne, tylko na dobrą sprawę ta cała nasza kultura przechodzi kryzys, no i może ten kryzys będzie szansą. Trzecia uwaga na temat katastrofy smoleńskiej. No ja bardzo żałuję, proszę Państwa, że nie
wyciągnęliśmy wniosków jako społeczeństwo, jako państwo z tej katastrofy. Jak państwo pamiętacie, kilkanaście lat temu był ten dramat, który był spowodowany przez Breivika w Norwegii. Breivik odpalił kilka bombów w Oslo, a potem pojechał na Utoje i tam zaczął wymordowywać dzieci, które uczestniczyły w obozie dla młodych liderów politycznych. Kiedy to się zdarzyło, Norwegowie potraktowali to jako szansę. Tę tragedię potraktowali jako szansę. Ustanowili komisję, w której nie siedział ani jeden polityk. I ta komisja zabrała się do sprawy w sposób systematyczny i bezwzględny i wypunktowała wszystkie procedury, które zostały złamane. Tak, procedury. Bo gdyby ludzie trzymali się procedur, Breivik zostałby aresztowany w Oslo i nigdy nie dojechałby na Utoję. Czyli przekuto ten straszliwy kryzys, jakim był zamach Breivika, w szansę dla państwa. I myśmy tego w Polsce nie zrobili. Nie zrobiliśmy tego. Smoleńsk nie został przekuty w szansę, a był wielką szansą na prawo państwa i jego procedur. Także szkoda. No. Teraz patrzę na panią, która prosiła o nadzieję. Mam nadzieję, że to się jednak z czasem zmieni, że będziemy jednak z czasem nabierać nieco dystansu do tej polskiej polaryzacji. Bo przecież u podstaw tego, że podsumowanie, wyciągnięcie wniosków ze Smoleńska się nie udało, jest polaryzacja. Może z czasem, może to nowe pokolenie, które właściwie pyta, a kto to jest, jak się wymienia tych starszych opozycyjnych liderów politycznych. Może oni będą trochę mniej spolaryzowani, mam nadzieję. Dziękuję serdecznie Państwu i do zobaczenia.